Witajcie, drogie dziewiarki. Witam Was w niezwykle pięknej krainie. Krajobrazy są takie, że usiąść, napawać się widokiem, dziergać, sączyć drinki i czerpać samą radość z życia. Czerpałam tę radość z życia i właśnie w takiej miejscowości, która tam za mną się majaczy, parę białych domków, powstał szal. Szal niezwykły, z niezwykłego połączenia dwóch przepięknych włóczek. Jest to włóczka jedwabna Traumseide oraz włóczka Lace od Langa. Jest to taki mariaż citrona z Langiem. Połączenie niezwykle miękkie. To trzeba spróbować, dotknąć, żeby zrozumieć, o czym mówię. I z takiego luksusowego połączenia dwóch włóczek powstał mój szal. Na naszej stronie będzie dostępny wzór, jak zrobić ten szal, wzór ażuru, ile oczek nabrać, 94 oczka, druty numer 4 są potrzebne. Ja dziergam dość luźno, osoby, które dziergają ściślej, mogą nawet 4,5 druty wziąć, a kto dzierga bardzo luźno, to już musi wziąć jakieś 3,75, 3,5. To jest jeden motek włóczki Traumseide, ma 100 gramów, 800 metrów. Ja zużyłam niecały motek Traumseide, bo chciałam zużyć dwa motki Lace'a. A dwa motki Lace'a to jest 620 metrów, bo jeden moteczek ma 310. Także dwa motki Lace'a, jeden niecały motek Traumseide, druty numer 4, trochę czasu wolnego, wzór pozyskany z e-dziewiarki, z naszej strony będzie do pobrania. Według mojego projektu, tak, myślę, że mogę tak powiedzieć, że no bo jakoś tam mi wyszło, prawda, dzianinka do otulenia się na letnią sukienkę, na jakieś wieczorowe wyjście. Grzeje, zdobi, no cóż chcieć więcej od takiej dzianiny, a kolor jest bardzo, bardzo kobiecy. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Oczywiście, ja zazwyczaj szale zaczynam od paru rzędów ściegu francuskiego. I zawsze na bokach szala zostawiam 4 oczka takiej pliski dzierganej Francuzem i tak samo kończę. A pomiędzy hulaj dusza dziergam wzór ażurowy, który jest trudny do zapamiętania, ale po paru powtórzeniach motywu na wysokość każda z nas jest w stanie ten motyw zapamiętać i już nie zerkać w schemat ażuru. Zachęcam Was do wydziergania swojej wersji szala. Ja go nazywałam Lutro, ponieważ ta piękna miejscowość, która jest tam za moimi plecami, tak się właśnie nazywa. Jest to miejscowość na Krecie, gdzie można dotrzeć tylko na pieszo albo drogą morską. Ja tutaj dotarłam raz na moich nóżkach, a tym razem dotarłam stateczkiem, ale wracam na piechotę. Także jest pewne wyzwanie dostać się z powrotem tylko siłą własnych nóg. Szal Lutro, wzór do pobrania, niezwykle miękkie otulenie. No cóż, dziergajcie. Dziękuję bardzo.